Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRailem. No niestety jest, kontynuujemy dzisiaj naszej poprzedniej trasy z pewnego względu, a mianowicie nagrałem kolejne 3 minuty odcinka już jako następny odcinek. I no niestety symulator postanowił wyświetlić mi błąd. Więc no, nie było na czym kontynuować. No nie chciałem po prostu zaczynać na nowo. Aby kontynuować podróż na nagraniu, już no nie mam na tyle czasu, niestety. Ale dzisiaj pojedziemy sobie w takim razie N76. I załączymy sobie baterię, tak? Tym się włączało baterię. Dobra. Wejdźmy. Z Katowic do Zawiercia. Dzisiaj pojedziemy do Zawiercia. Dobrze. Skoro tak mówicie, to tak zrobimy. I szafy nadal się nie da otworzyć. Nadal się nie da otworzyć. Dobra, wyłączmy radio. Aktywujmy kabinę, gdzie to się robiło. Skasujmy. Czuwek jest HP. Światło dajemy na PC1. Podnosimy tylny pantograf. Przepraszam, przed. W tych pociągach jeździmy na przednim pantografie. Dobrze, prąd jest. Aktywujmy wyłącznik szybki. Załączmy, znaczy się. Kanał radiowy na drugi. Katowice do 40614, próbą 6. Katowice na odbiorze, słychać dobrze? Katowice 40614, jest gotowy do drogi. Dziękuję, podaję semafor. W realu po takim naciśnięciu F1, po czym F3, by się załączył radiostop. W tym symulatorze nie jest to niestety odwzorowane. No i mamy ładną tabliczkę z napisem Zawiercie. A te... Jeszcze się chyba ciśnienie nabiło. Ciekawe, czemu to się nie chce zrobić? Jest wszystko w porządku. Najpierw muszę sprężynówkę zwolnić, nie? Takie buty, dobra. O, tak powinno być. Właśnie. Nastawnik jazdy do przodu. Lustereczka mamy. Zaraz się ładnie nam schowają. Semafory świeci, a to trzeba wyłączyć. I zadajemy mocy. Ruszamy w kierunku stacji. O, widzicie, lustereczkę się ładnie schowały. Stawmy sobie ten pomad. Co ja się będę męczył? Niech sobie sam radzi. Przykanał drugi.
A na odrunie również i mamy. Szlakowe 70. No tak samo wjeżdżamy jak wtedy pendolino wjeżdżaliśmy na Katowic. Ojej, ale ścinki. Będziemy opóźnieni o minuty. Już na starcie, nie? Już na starcie opóźnieni. Gotów do odjazdu, a tutaj gotów, to gotów, nie, to zamykamy drzwi. Ruszamy dalej. Się zapomnę, że to trzeba przytrzymać tu trochę. No i możemy sobie stopień aktywować. Sobie na tym pana też 80% mocy. Ty klawisz, no. No chowaj się. No i na tyle miło i się schowaj. No. Czemu ja to ciągnę w duszę? Pięknie. Już mamy V-Master. No i jedziemy. Minuty opóźnienia, a zrobię nie to wzięli. Przy 41 miałem odjechać z Katowic. Ojej, ci ścinki. Ten semafor jest na stój. Albo to jest stacja. Zaraz pewnie. Czy nie wiem, jakim klawiszem się to wyłącza, ale się jakoś dało wyłączyć, to że się zbliżą do miejsca zatrzymania. Bo nie wiem, ale mnie to na przykład denerwuje akurat, szczerze powiem.
Katowice, zawodzie. Szopienice, następna stacja południowa. Ludzie chcieli wsiadać, ale nie pociąg gotów do odjazdu, już nie ma wsiadać. Nieźle. Trochę czasem to mi się wydaje, że jest lekko niedopracowane jeszcze do końca. A co no, wczesny dostęp, nie? Jedli akces jeszcze. Nieważne, że się da jakoś jeździć w miarę. Mam nadzieję, że teraz nie będzie kolejnego błędu symulatora. Jakiejś kolegę, czy nie? Nie, nie mamy. Czyli maksymalnie do 130. Możemy jechać. I zbliżamy się do stacji. A to widzę Szopienica, ty? I otwieramy lewe drzwi. Jesteśmy o czasie. Podoba mi się, że to no, nie jest jakiś tam, nie wiem, pierwszy, lepszy symulator. Na przykład tak jak to maszyna pod względem nie, jakości i tak dalej. Wiadomo, nie ma coś co narzekać, no maszyna jednak jest darmowym symulatorem, ale chodzi mi o sam fakt, no, że jednak jest to jakiejś miary główna linia. I że w miarę znane stacje, tak powiem. Mniej więcej człowiek wie, gdzie jest. Jazda bezprądowa. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa dla lokomotyw i zaraz będzie dla elektrycznych zespołów trakcyjnych. Właśnie. Tutaj łatwiej zbić tą moc niż w tym. W ED250. No. Normalnie w prawdziwości też wtedy 250 by się wzięło wajchy i szybciej pociągnęło. No niestety tutaj to czasem tam powoli działa, że ciężko jest przy zauważeniu wskaźnika odpowiednio zareagować w odpowiednim czasie. Teraz będziemy mieć semafor wjazdowy do stacji Sosnowiec Główny. Jest i semafor wjazdowy.
tego RS2, przepraszam, znowu jest główny, ale to jest RS2 jakiś posteruneczek. A dlatego, bo tam było szybciej, że jest ostatni semafor SBL, bo wiadomo, że będzie jakiś jazdowy. I następny na stój. No i znaczy się, że już wjeżdżamy na znowca głównego. Dużo razy mi się klikło. Pod dachem się nie zatrzymałem. A po co słońce świeci? Niech się przejdą trochę. Ten odgłos z tych hamulców. Świetne, świetne. I teraz mamy 3 minutki. Postoję. Tutaj dociągniemy do tych 30 minut odcinka. A możemy sobie na to pozwolić. No do toalety się nie da wyjść niestety. Normalnie w tych pociągach to ładne są te duże, takie przestrzenne, że tak powiem. Tu można wyjść przez każde drzwi. Którymi drzwiami tu ktoś wchodzi, to ty nie. Mogę wyjść? Ja nie mogę. Zostały drzwi otwarte, ale wyjść to nie, po co? Muszę tylko wdusić, żeby wyjść przez drzwi. Ja zostały, że otwarte, wyjść nie mogę, nie? Normalnie. Muszę najpierw kliknąć, że chcę wyjść przez nie. O, przez te? Też nie mogę wyjść, nie? Widzicie? O. Ciekawe. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie będzie już błędu więcej. Właśnie gdzieś to niedaleko przed będzinem to się wydarzyło. Ale okienko otwierane. Ciekawe jest to. Widzicie, co się dzieje z tą tutaj teksturą? I szybciej ruszą? Dziwne, nie? O. Widzieliby się grubsza ta linia robiła. Ciekawe. Może z tej strony będzie lepiej widać? Nie, z tej strony. Się tak aż nie dzieje. A tu do odjazdu, no to ten gotów, to jedziemy. Włączę, nie wiem, jaki jest semafor przed nami. W sumie. Się przekonamy, żeby nie trzeba było włącze hamować. Będzie tarcze, nie? Nie tarcze, tylko te powtarzające, chciałem powiedzieć. Nie, normalnie jest maksymalną prędkością.
ale będzie ograniczenie do 90 km na godzinę. No nie ma tu się za bardzo rozpędzać, nie? Pomalutku przyhamujemy. Zmniejszymy tempomat. I pięknie. Jedziemy sobie 90 w takim wypadku. Ograniczenie będzie do 110, i tak następny semafor jest ograniczeniem do 100 km na godzinę, ale jeszcze do 110 na chwilę się rozpędzimy. Jest elektryczny zespół trakcyjny, to można, on się szybko rozpędza. Ale 250 to już bym się tak nie rozpędzał, bo bez sensu by to było. Chociaż też to jest elektryczny zespół trakcyjny, no ale no. Wiadomo, Express na innych zasadach trochę działa. Dobra, i następny i tak jest na stój, to już nie będziemy się tu rozpędzać. Niż wręcz powiem, pomału będziemy przyhamowywać. Gdzieś tu w tym miejscu miałem wtedy błąd symulatora. Co ty nie powiesz, że się zbliżam do miejsca zatrzymania? Doskonale o tym wiem. Już szybciej zacząłem hamować, niż kończę, że się pokazał z tym komunikatem. Chyba nie zdąży wsiąść. No przychodzi, nie. Zaraz zagwiżdżę i nie wsiądzie. Nie wsiadło. O, ciekawe. No to pani też na pewno nie zdąży wsiąść. Nie idzie, idzie. Nie, jeszcze? Nie. Już wsiadała, ale jednak ja nie wsiądę. No już tym podaj. Może który kierownik pociągu by też podał sygnał, to ja nie wiem, nie? Już do stówki, przy czym następny z najwyższą dozwoloną prędkością. No i my i tak zaraz będziemy hamować, więc no. Za dużo i tak się nie rozwędzimy. No i raz tak, czy...
No i teraz prawej. I na następnej stacji zakończymy ten odcinek i rozpoczniemy następny. Ale się pakują. Duże zjazda z maksymalną dozwoloną prędkością, czyli 110 km na godzinę. Następny semafor też jest z najwyższą dozwoloną prędkością. Zbliżamy się do stacji kolejnej. No, oni tu mnie znowu wyświetlają, że się zbliżam. No, czy wiem, przed chwilą to powiedziałem, że się zbliżam, nie? Savera. Zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.